Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy urządzenie lampowe. Wzmacniacz Wigginsa, czy jak to tam woli, push-pull parallel, czyli wzmacniacz, który jest mostkowym połączeniem równoległym dwóch wzmacniaczy pracujących w klasie A z oddzielnym zasilaniem. I następnie chciałbym powiedzieć, że jest to od pana Rafała wzmacniacz do it yourself. Ale tym samym chcę oznajmić wszystkim, którzy by pomyśleli w tej chwili, że mógłbym za nich uruchomić wzmacniacz. Otóż nie robię takich rzeczy. Ten wzmacniacz jest wyjątkowy, ponieważ sam nie będę robił w najbliższym czasie wzmacniaczy Wigginsa albo Kyokki. Dlatego też stwierdziłem, że taki wzmacniacz tutaj od pana Rafała będzie dobrą alternatywą do tego, co ja zrobię. Więc rozpakowujemy go powolutku. Znaczy ja go rozpakuję i za chwilę zobaczymy jakąś scenę. Także wracając do rzeczy, jeszcze raz powiem. Nie naprawiam, nie uruchamiam wzmacniaczy do it yourself widzów z kanału Tomek Kruger. Mogę udzielać porad, jak zrobić uruchomienie takiego wzmacniacza, o ile schemat jest mi znany. Ale nie liczcie na to, że tak jak teraz uruchomię ten wzmacniacz, że będę robił to cyklicznie. Zlecenie do mojej informacji. Dziękuję, panie Rafale. Bardzo ładnie zapakowane urządzenie. Wiadomo, lampowe urządzenie powinno być zapakowane dość porządnie. Robota do it yourself, także proszę w komentarzach nie oceniać pracy pana Rafała. Każdy pracuje na tyle, ile pozwalają jego możliwości. Mamy jeden kanał w tej chwili złożony. Mam nadzieję, że ten kanał nam odpali. Jest pewien problem, ponieważ na schemacie z młodego technika, na podstawie którego ten wzmacniacz został złożony, jest błąd. I o tym błędzie mówiłem już w jednym z filmów, chyba w drugim odcinku o cyklotronach. Ale przy okazji nadarzyła się taka sytuacja, sposobność, żeby uruchomić i pokazać wam, że taki wzmacniacz może zagrać. Praca, którą tu widzicie, jest dobrą pracą. Można trochę tym niektóre rzeczy poprawić, ale to jest prototyp do uruchomienia, więc nie czepiajmy się. Jeszcze raz mówię, proszę nie oceniać w komentarzach jakości tej pracy. Moim zdaniem jest to dobra praca. Zwłaszcza, że wzmacniacze takie robi się z elementów te do it yourself na podstawie schematów, które gdzieś tam znaleziono. Robi się z elementów, które są gdzieś tam dostępne. Dostępne w sensie magazynku podręcznym. Transformator własnej produkcji i ten transformator także jest własnej produkcji. Ma on dwa zasilacze, także wiecie, dlatego też przed kompletnym uruchomieniem najpierw sprawdzimy układ, a potem dopiero zajmiemy się podłączaniem napięcia. No i jeszcze pokażę wam lampy. Lampy to ECC83 Tungsrama i JE Electronic. Piękna lampa, JE Electronic w bardzo dobrym stanie. Zapomniałem najważniejsze rzeczy powiedzieć wam, gdzie jest błąd. Tutaj brakuje rezystorów. Widzicie? Tu jest jeden rezystor, tu jest drugi rezystor. Tu mamy polaryzację za pomocą dodatkowego napięcia lamp wyjściowych, a tutaj mamy polaryzację na oporniku katodowym. Tak trochę analizowałem, ale tak muszę niestety, oczywiście z całym szacunkiem do wykonawcy, nieco zmienić jego montaż i poizolować wyprowadzenia tych elementów. W taki sposób prowadzenie, no niestety może spowodować jakieś zagrożenie. Nie wiem, na przykład ten przewód może dotknąć masy i już mamy problem. Jedna rzecz, która mnie tu zaniepokoiła, to napięcie pracy tego kondensatora. Jest to kondensator C8. Ja wiem, że tutaj co prawda może mieć 100 ileś voltów i tutaj też niewielkie napięcie, różnica znaczy się między tymi, ale napięcie sygnałowe, wahania lampy może mieć już wartość do 100 V, w związku z czym
dobrze by było ten kondensator dać przynajmniej na 200 V. A tutaj jest napisane, kondensatory powinny być tu w tym miejscu, kondensatory być powinny na 630 V. 20 nanofaradów na 630 V, jak będzie na 400 też może być. Dlatego też szukam dalej. Znalazłem takie skarby i myślę, że no jeden nanofarad nie będę tam stosował. Mówiłem, żeby poprawić bas. To może być dobry kondensator, ale jest gabarytowo trochę za duży. Jak widzicie jednak, no 1000 V napięcie między okładzinami to jest sporo. Mam tu 22 nanofarady na 250 V, 22 nanofarady na 250 V, a tam do blokowania tej siatki 2,2 nanofarada możemy użyć. Mam tutaj jeszcze taki 22 nanofarady. No te są gorsze nieco, jeżeli chodzi o brzmienie. O, zamiast możemy jeszcze użyć 3,3 nanofarada na 400 V do blokowania siatki. Także jest trochę ich tutaj. Ale najlepszym wyborem wydaje mi się ten 250 V, zwłaszcza że kołysanie siatki, kołysanie anody nie będziemy mieli większe niż te 250 V. Spokojnie możemy użyć takiego kondensatora. I dotarłem do takiego momentu, że nie mam rezystorów tutaj. Oryginalnie rezystory były takie, a powinny być półwatowe. Tu mam 10 kg, mogę złożyć z tych 10 kg 30 kg. Czyli na R10, tutaj na R10, ale mam problem z 3 kilami i to jest ważny rezystor. Wiecie, ten rezystor polaryzuje nam siatkę w tym wtórniku i myślę, że tymczasowo mogę złożyć do odpalenia z 2,5 kilo, a właściciel sobie po prostu zastosuje półwatowe rezystory 3 kilo. Rezystor opisany i to nawet to, że on jest taki długi, niczemu nie przeszkadza, bo idąc od katody tutaj do masy, no, ze spokojem mogę zrobić delikatne łuki, tylko podlutować albo z tej strony, albo z tej strony. Także to niczym nie wadzi. Jeszcze 1,5 kilo muszę spreparować. Zrobiłem tyle i teraz tak, z tego punktu tutaj wyprowadzę te dwa rezystory. To są R14 i R20. Tam mam podłączoną anodę. Jest to wysokonapięciowe i na potencjale prawie źródła zasilania, więc nie ma wpływu ten brązowy przewód tutaj, nie będzie zbierał zakłóceń. Tu żarzenie mamy odchylone, także dobrze. Tutaj to będzie trzeba podnieść wyżej potem. Także to, co tutaj widzicie, ta izolacja, wszystko, to jest porobione po to, żebym ja mógł bezpiecznie pracować. Póki pamiętam, jeszcze jedna ważna rzecz. W układzie Schmidta jedna z lamp ma większe wzmocnienie niż druga, stąd różnica w tych rezystorach. Jeżeli chcemy mieć balans i równowagę, musimy zastosować tak jak oryginale. Tutaj 220 kg, a tu 200 kg. Dzisiaj z rana rozmawiałem z właścicielem na temat tego urządzenia. To jest prototyp. To miało być rozmontowane i zmontowane na nowo, także bez już do jakichś wyrzutów sumienia będę przebuduję trochę to dla bezpieczeństwa. No i właściciel sobie to odbuduje tak jak powinno być. W międzyczasie oczywiście robię sobie odlew takiej plakietki. Muszę jeszcze pomalować złotolem napis. To jest do zespołów głośnikowych SP60 czy 70. Tak, Sansui SP70. Kupiłem takie do renowacji ze zniszczoną maskownicą, bardzo zniszczoną maskownicą i brakuje jednej plakietki, więc dwie dorabiam, a oryginalną sobie zostawiam na pamiątkę. Jeszcze taka jedna rzecz, często zapominam o tym powiedzieć, to powinienem powiedzieć na samym początku montażu. Jak liczymy nóżki w lampie? A no tutaj, tu jest pierwsza nóżka, druga nóżka, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta. Jak to określić, jeżeli, albo jak sobie określić, jeżeli nie macie schematu wyprowadzeń lampy. Uważnie obserwujecie, tu widzicie, ta nóżka jest podłączona do grzejnika. Tam jest grzejnik, no, i tutaj ta nóżka sobie idzie i tutaj jest też podłączona do drugiego grzejnika. Grzejnik jest wpuszczony tu do środka, widzicie. To jest grzejnik. I grzejnik sobie idzie też z tej strony na tą nóżkę. No to już wiemy, że ta nóżka i ta nóżka to są grzejniki. Przepraszam za dźwięki tła, ale pralka pierze. I teraz tak, jak określić, która to jest katoda, która to jest anoda i tak dalej. Anoda to jest ta płytka zewnętrzna.
Katoda na pewno będzie najbliżej grzejnika, no a gdzieś po środku musi być jeszcze siatka sterująca, więc jak widzicie, tutaj ta nóżka, ona sobie tam w środku idzie na ten biały element wystający na środku, widzicie? I to jest właśnie katoda. Tu obok jest siatka sterująca i to jest nóżka numer 7. Dobrze mówię, 7 jest? Tak, siatka sterująca drugiej triody. No i ta płytka zewnętrzna, plate po angielsku, czyli płytka, no to to jest anoda. Czyli mamy już określone żarzenie, katoda, siatka sterująca, anoda. Spójrzmy na ten schemat tutaj. Żarzenie, katoda, siatka sterująca, anoda i oczywiście dwie końcówki do żarzenia. Więc po tych dwóch końcówkach do żarzenia, dalej aparat wyostrzyć mi tutaj proszę, to były końcówki do żarzenia 4 i 5, nie? Czyli tutaj te dwie końcówki. Mamy dalej ten element tutaj, to idzie sobie tam w pobliże grzejnika, czyli to jest katoda. Ten element idzie sobie tutaj w tym miejscu, nie wiem czy to dobrze będzie widać, w tym miejscu idzie sobie tu między ten grzejnik, katodę a anodę. No i to też idzie na tą zewnętrzną płytkę, to jest anoda. Tak bardzo prosty sposób idzie określić w lampie, które wyprowadzenie jest które. I jeszcze jedna rzecz. Te napisy tutaj to jest tusz wodny. Bardzo łatwo schodzi pod wpływem wilgoci, dlatego starajcie się napisów nie dotykać, jeżeli chcecie określić sobie typ lampy. No, wiadomo, że można też wizualnie sobie określić, co to jest za lampa. Na przykład ECC81 ma tę anodę trochę krótszą. ECC85 zdaje się, że też ma trochę krótszą anodę niż ECC83. ECC83, z tego co pamiętam, to chyba ma największą anodę w tych miniaturowych, nowalowych lampach. No nie jest to najbardziej liniowa lampa ECC83, lepsza jest 7SN7 czy SN6, nie pamiętam już, amerykańska, bardzo liniowa, fajna lampa, ale tu te europejskie Malardy, bo to jest pomysł Malarda, ta lampa produkowana przez Tungsram, to są Węgry chyba, no to to jest ok lampa, mają efekt mikrofonowania dosyć duży, więc trzeba zainstalować je na dobrych, amortyzujących wibracje podstawkach, jeżeli będziecie wzmacniać bardzo małe sygnały, a w tym zastosowaniu tutaj, gdzie mamy prawie sygnał liniowy na wejściu, nie ma takiej potrzeby. O, tam w środku widać pierścień z getterem, także getter jest też pokryty tutaj tym, to czarne całe, jak się zrobi białe, znaczy, że lampa straciła próżnię. Ok, to tyle wyjaśnień, jak liczyć kołeczki w lampie. Tu jest pierwszy, tu jest dziewiąty i liczymy w ten sposób, patrząc od dołu lampy. Tak samo jak patrzycie na podstawkę, no to lampa musi chodzić od dołu, czyli od miejsc lutowniczych. Liczycie sobie też w tą samą stronę, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Czy w lampie oktalowej można coś takiego określić, gdzie jest które wyprowadzenie? Oczywiście, wystarczy tutaj zajrzeć do środka, popatrzeć na te wyprowadzenia i powolutku prześledzić sobie, które wyprowadzenie jest gdzie. No na pewno wiemy, że na środku, to tutaj, to jest grzejnik. I zaraz obok grzejnika musi być katoda. Potem mamy jedną siatkę sterującą, dalej mamy siatkę ekranującą i siatkę hamującą. I to wszystko powolutku na zewnątrz idzie. No i oczywiście anoda, czyli ta największa czarna płytka, to jest też wyprowadzona, tu zahaczona, widzicie w tym miejscu, to jest podpięcie anody, getter, pierścień, no i radiator, to na wierzchu, to tutaj skrzydełka, to jest radiator. Zastanawiające jest bezpośrednie sprzężenie między wtórnikiem katodowym a stopniem odwracającym fazę, z tego względu, że tu mamy wysoki potencjał i ważna jest wartość tego rezystora R16. R16 ma wartość 47 kilo, w związku z czym ten odwracacz fazy pracuje na wysokim potencjale na katodzie. Spokojnie możemy tutaj zrobić sprzężenie. Ale żeby to prawidłowo pracowało, musimy pomierzyć napięcie między tym punktem a tym punktem, żeby prawidłowo spolaryzować lampy i ewentualnie skorygować ten rezystor, żeby
Lampa była całkowicie otwarta i pracowała na prostoliniowym fragmencie swojej charakterystyki. Przypomnę Wam ilustrację z filmu o inwerterze Schmidta. 180 kg. Tutaj mamy akurat 220 kg. I 200 kg. Te dwa rezystory. Tutaj mamy 82 kg, czyli wysoki potencjał na katodach. Tutaj mamy R16, 47 kg, czyli ten wysoki potencjał tutaj jest po to, żeby można było sprzęgać bezpośrednio anodę z siatką sterującą pierwszej lampy CC83. Po wielokrotnych poszukiwaniach niestety nie znalazłem rezystorów 5W, 270 ohmów, tak żebym mógł sparować, czyli z tolerancją 1%. Tu mam 560, jakiś tam się gdzieś uchował. Wśród tych małym stosiku też nie znalazłem, także no muszę zastosować to, co tutaj właściciel mi podesłał, czyli zostawię te rezystory, nie mam innego wyjścia. Mam nadzieję, że są w miarę dobrane, bo nam tutaj pan Brdulak sugeruje 1% rezystory drutowe, czyli rzeczywiście od tych rezystorów zależy balans całego wzmacniacza, a jak wiecie, w przeciwsobnych wzmacniaczach bardzo ważne jest zrównoważenie stopni. Gdybyśmy mieli niezrównoważenie większe niż załóżmy 1%, czy tam może 4% do 5%, powiedzmy tak już, 1% mało kto by usłyszał, w ten czas zniekształcenia produkowane przez stopień końcowy byłyby już nieakceptowalne przez słuch ludzki. Dlatego wtedy wydawałoby się, że wzmacniacze przeciwsobne brzmią gorzej niż wzmacniacze asymetryczne. Właściciel przysłał mi schemat transformatora i troszeczkę jest inaczej nawinięty niż wymogi oryginału. Mamy nieco mniej zwojów, czyli tak bardziej na KT88, nie? Ale cóż, nie będę przecież przezwajał całego transformatora. Nie mogę zastosować tych połączeń, bo wtedy byśmy poszli w stronę EL84. Tak od czasu do czasu zerknę na to, co pan Witor nam sugeruje, ale to jest prawie to samo, za wyjątkiem tego wtórnika emiterowego czy katodowego na wejściu. Resztę mamy identyczną. Odlutowałem rezystory 23-24. Zostawiam na anodzie. Lampy nie mam wpiętej, bo jak widzicie, leży to na plecach. Więc w tej chwili będę mógł sobie zmierzyć, jakie mamy napięcia pochodzące z zasilacza. Trochę buczy ten transformator, ale mniejsza o to. 385 V stanowczo za dużo. Transformator wykonany jest zgodnie ze specyfikacją. 280 V. No, wiecie, trochę różnicy mamy w sieci, więc jak 230, no to tu może być więcej. Przed dalszą pracą oczywiście należy rozładować układ. Tutaj mi się rozładowuje jedna strona i za chwilę drugą stronę rozładuję, tak żeby być bezpiecznym. Dobra, w sprawie zasilania. Krótko i na temat. Lampa EZ81, to jest ta sama lampa, co tutaj mamy, nie? Duodioda. VTR, czyli to jest napięcie, które przychodzi z transformatora. 250 V, tutaj tak mniej więcej było. VOUT, 245 V. Przy tych prostownikach niezwykle ważna jest rezystancja uzwojenia. No załóżmy, że mamy tutaj te 150 ohmów, nie będę tego sprawdzał. Ale jesteśmy gdzieś w tym punkcie. Mamy 270-280 V napięcia wejściowego, czyli w połowie między tym a tym. No to maksymalnie 300 V. Maksymalnie 300 V z tego prostownika mamy na wyjściu. To zresztą wynika z tego wykresu. Przy napięciu 280 V bylibyśmy na charakterystyce gdzieś tutaj. Prąd byłby 90 mA, czyli te rezystory jeszcze by wytrzymywały. I napięcie na siatce sterujące jakieś minus 13,5 V. Wszystkich tych, którzy teraz już chcą nacisnąć przycisk z kciukiem w dół, odsyłam do filmu o cyklotronach. Dlaczego prostowanie jednopółkowe wystarczy w tym wzmacniaczu? Tam było to w patencie Wigginsa wytłumaczone. Jeszcze tak konstrukcyjnie odsunąłbym przewody napięcia żarzenia od przewodów wysokiego napięcia anodowego. Mają jakiś tam wpływ na pracę. Trochę krótki przewód teraz mi wyszedł. Ale tutaj te rurki, te przelotki są takie dosyć sztywne już. Mam nadzieję, że
nie zrobiłem błędu i mi kondensatory nie wystrzelą po odpaleniu. Wykonałem robotę. Teraz mamy obciążone wyjście rezystorem 10 kg. Akurat symulacja jakiegoś obciążenia. Na krótko włączam. 280 V, czyli tyle, ile powinno być. Robota może niezbyt najbardziej wyszukana, ale tak kiedyś montowano. Tak na szybciutko pokażę Wam mniej więcej, jak można analizować, czy montaż jest poprawny. Zaczynamy od nóżki numer 1 lampy. Nóżka numer 1 to jest siatka. Tak samo tutaj. Będziemy analizować tę lampę, bo to jest L6 lampa. I mamy połączoną ją z katodą. Następnie dwójeczka to jest żarzenie. Mam tu napisane dwójka żarzenie. Piątka to jest tutaj, tak żeby było widać, to jest piątka. Piątkę mamy antyparazytowy rezystor 1 kg. Dołożyłem siatkowy rezystor, ten 470 kg. Więc załatwiony jest punkt związany z siatką sterującą. Szóstka jest niepodłączony. Szóstka NC, not connected. Siódemka jest żarzenie i ósemka jest podłączona jako katoda do jedynki. Mamy załatwione. Do tego podłączony jest kondensator C13. Tutaj mam napisane C13. Jest to kondensator bypassowy rezystora R20, rezystora katodowego. Mamy mały, jeżeli chodzi o moc, powinien być trochę większy. To idzie tutaj nam na tą masę od tego kondensatora C15. Mamy połączone wszystko prawidłowo. I tak analizując punkt po punkcie, dochodzimy do tego, że wzmacniacz jest złożony prawidłowo. Teraz należy go załączyć i zmierzyć napięcia. Napięcia pomierzyłem 270 V względem tej masy, 280 V tutaj i 280 V tutaj, co jest dobre, można zaryzykować i wrzucić lampy. Zapomniałem bardzo ważnej rzeczy, mianowicie napięcie żarzenia 6 V, 6,3 powinno być, ale to wynika z tego, że trafo jest nawinięte na pierwotne 220 V, dlatego mamy lekką zwyżkę na wtórnym. Na początek wyjąłem bezpieczniki napięcia anodowego, żeby sprawdzić, czy żarzenie będzie. No to możemy teraz sprawdzić żarzenie. Wszystkie lampy się ładnie żarzą. Można zrobić artystyczne zdjęcie w takim półmroku. Pięknie to wygląda. Dobrze, teraz napięcie anodowe. Jak widzicie, nie podłączyłem masy do tego punktu, tylko na środek między dwa rezystory. No to powinno być dobrze. I zaraz będzie próba. To jest napięcie niezrównoważenia. Zakres 20 V, czyli 90-100 mV. I takie oscylacje mam na wyjściu. To jest oscylacja związana z mostkiem, tym prostowaniem jednopołówkowym. No niewielką wartość ma, bo 100 mV. Ale to wynika właśnie z niezrównoważenia. Podłączyłem się na przeciwległych punktach. No widzicie, wzmacniacz chodzi odpalony. Testy będę robił później. Na razie wszystko działa. I tak ten sygnał na wyjściu, co widzieliście, wyjaśnił się po zmierzeniu wszystkich napięć. Mamy tak, 158 V, 150, 206 V, 195. To już nie wynika z tego niezrównoważenia, bo nie mamy sygnału, tylko z wartości oporników katodowych lub różnych napięć na zasilaczu. I tak, jak widzicie, tutaj gdzie mamy wyższe napięcie anodowe, mamy mniejsze napięcie na katodzie, a tu gdzie mamy wyższe napięcie na katodzie, mamy mniejsze napięcie anodowe. Ale rezystory katodowe są równe, 265 ohmów. I teraz jaki wniosek? No tutaj mamy inny prąd przez te lampy, inny prąd przez te lampy. Stąd mogliśmy zaobserwować na wyjściu pewne oscylacje związane z tętnieniem tego zasilacza. Ponieważ transformator nie jest wykonany zgodnie ze specyfikacją, prąd lamp jest trochę niższy niż spodziewałem się. 38 mA ta lampa i 35 mA ta lampa. Wnioski: trzeba dobrać prąd lamp przez regulację tych potencjometrów, tych rezystorów, nie potencjometrów. Dlatego dobrze jest czasami tutaj w jednym kanale dać mniejszy rezystor i odpowiedniej wartości, jeżeli chodzi o moc potencjometr drutowy, i przez regulację potencjometrem drutowym dobrać sobie prądy obu gałęzi. No i podaję tutaj jakiś sygnał na wejście.
Wzmacniacz jest, ale trochę się tam coś zbudziło. Wzmacniacz ładnie wzmacnia. No to dlatego, że nie mamy odpowiedniej metodyki pomiarowej w tej chwili. Bo mamy tak to zrobione, na rezystorze podzielone. No, ale być może to jest wina potencjometru. Zobaczmy, jak zwiększymy napięcie sobie tutaj. Czy coś się stanie? Nie. To wina potencjometru. Stosunkowo niskie napięcie na wyjściu mamy. Na wyjściu. A to wynika z tego, że niestety nie mogę tego inaczej zmierzyć. 670 mV, no to jest naprawdę amplituda 2 V razy 2, powiedzmy, bo to mamy połowę na rezystorze. To by były 4 V na 8 ohmach. Pamiętajmy, że mamy podłączony cały układ przez żarówkę ograniczającą, dlatego tu do obcinania może tak być, to jest tak mniej więcej, mamy 4,8 V na wyjściu w RMS-ie, bo ten miernik nam tutaj robi teraz RMS, wartość RMS. Także nie jest źle. Mamy niecałe 3 W na wyjściu, także trzeba popracować trochę nad tym wzmacniaczem. Sygnał wejściowy na siatkę lampy to jest 16 V. To jest pierwsza z tych siatek. No to jest druga z tych siatek i jest w miarę symetryczny, no 16 V, nie? Także musielibyśmy sprawdzić teraz, co nam wchodzi na lampę ECC83. Podłączyłem sondę do tego punktu tutaj. Widzicie tam ten rezystor 30 kilo R10 i R9, co nam idzie na siatkę lampy L3. I mamy taki sygnał. Jest on zanieczyszczony bardzo mocno przy dźwiękiem. 50 Hz. No tak można powiedzieć, że to jest 50 Hz. Z tego co widzę, chyba będę musiał wrócić do prostowania pełnookresowego. Dlaczego? Po podłączeniu lamp napięcia na uzwojeniach spadają mi do 202 V i 197 V. Czyli stanowczo za mało. Mamy duży spadek napięcia na uzwojeniach wtórnych transformatora z 270 czy tam 280 do 200 V. To może wynikać z prądu, który płynie tutaj w tym transformatorze głośnikowym. I z tego powodu lampy mają bardzo małe napięcie na katodzie, bardzo mały prąd. One powinny mieć około 90 mA przy 250 V, ale że mamy 200 V, no to niestety nie jesteśmy w stanie tej mocy wyłuskać. A to, co się pojawia na wyjściu, może wynikać z tego niezrównoważenia stopnia mocy, bo mamy różne napięcia, różnica 10 V. Teraz Wam coś pokażę. Zamiast transformatora dałem dwa oporniki. 4-7 kg, bo takie miałem, one są 10-watowe. I obserwujcie oscyloskop. Ile? 24 V, ponad 24 V. Musiałem zmienić sondy, żeby razy 10, żeby zobaczyć dokładnie, jakie mamy napięcie. No i podłączyłem układ normalnie, nie przez żarówkę. I mamy 11 V na tych opornikach. Nadal mimo wszystko mamy 3 W, to jest za mała moc, którą chcielibyśmy uzyskać z tego układu. No, musimy trochę pogrzebać. Problem z układem symetrycznym jest taki, że na przykład podpinając masę oscyloskopu tutaj, robię zwarcie na jednym z gałęzi mostka. Chcąc zmierzyć napięcie, które wchodzi na siatkę, no nie jestem w stanie tego zrobić. Mogę to zrobić między tą masą a tym, ale to w tym momencie mamy już układ pływający i to napięcie nie jest adekwatne do tego napięcia. I wychodzą mi bzdury. Przy większym napięciu będziemy mieli trochę inną polaryzację lampy końcowej, ale nadal nie mam pojęcia w tej chwili jeszcze, gdzie tkwi błąd. Analizowałem schemat parę razy, jest dobrze złożony. Taki sam wzmacniacz składałem parę lat temu, paręnaście lat temu i działał. Tamten wzmacniacz działał bez żadnego problemu. Co prawda nie mieliśmy antyparazytowych rezystorów tutaj,
Ale to nie gra roli zbyt dużej, tak samo jak te antyparazytowe rezystory tutaj. One są przeciwwzbudzeniowe. Na pewno tutaj jest błędem brak tych rezystorów siatkowych. Zresztą możemy za chwilę usiąść do komputera i zobaczyć, jak mniej więcej wygląda typowy cyklotron produkowany komercyjnie. Tutaj mamy tego cyklotrona. Jak widzicie, rezystor katodowy, katodowy bypass, tutaj też to idzie sobie na tą stronę transformatora. Następnie mamy zasilanie na anodę przeciwległej lampy i tak samo rezystor katodowy na przeciwległą stronę tutaj i zasilanie tutaj tej lampy. Czyli obwód płynącego prądu jest zachowany zgodnie z regułą cyklotrona. Tak samo rezystor polaryzacji upływowy w sumie siatki. Tutaj też dodałem 470 kg. Tutaj nie ma antyparazytowego rezystora, więc to tam mniejsza o to. Tutaj jest. No i tu mamy trochę większy rezystor, 82 kg. Tu mamy 47 kg. Tu mamy 200 kg, 200 kg i napięcie zasilające 245 V. Trochę niższe mam tutaj. Możemy to podnieść, nie ma problemu. I teraz tak, na katodzie mamy 54 V tutaj tego odwracacza fazy, a tu mamy 14 i to już może sugerować pewny problem z amplitudą sygnału wychodzącego stąd. I teraz nie wiadomo, czy sygnał kroi nam ta lampa, czy sygnał kroi nam ta lampa, ponieważ tak jak powiedziałem, no nie mogę się tutaj jakoś podłączyć. Z drugiej strony mogę ewentualnie tutaj włączyć się z oscyloskopem, tutaj włączyć się z oscyloskopem i przy obcinaniu końcówki mocy zobaczyć, czy odwracacz fazy nam obcina sygnał. To jest do zrobienia, to nie jest żaden problem. Tutaj za tym kondensatorem, czy mamy obcięcie. Jeżeli mamy obcięcie, szukamy problem w tym stopniu. Ewentualnie możemy jeszcze zobaczyć to, co nam wchodzi tutaj na wejście przy tych 4 V na wyjściu, czy nam też tutaj tnie. Jeżeli tak, to mamy problem tu. Czyli tak jak w każdym wzmacniaczu, po kolei sprawdzamy każdy stopień i dowiemy się w ten czas, czy ten stopień jest prawidłowo wysterowany. Taki układ jak ten zdarzyło mi się montować i działał poprawnie. Jest to Electro Voice, jest właśnie ta nazwa, która mi umknęła. Tutaj co prawda nie ma rezystorów antyparazytowych i siatki są łączone z anodami bezpośrednio, inaczej jak tutaj, gdzie mamy te rezystory, ale zasada działania jest identyczna. Tutaj nie mamy tych rezystorów tylko dlatego, że mamy tak zwany fixed bias, czyli mamy napięcie polaryzacji siatek z osobnego źródła. A tu mamy polaryzację katodową, w związku z czym no to jest raczej konieczne tutaj. I tak samo odwracacz fazy, no i ten stopień wyjściowy w kaskodzie tutaj. Tu mamy kaskodę zrobioną z wzmacniacza napięciowego i wtórnika katodowego. Odwracacz fazy jest tutaj, tutaj też. Nie, tu mamy odwracacz fazy na tym, a tu mamy stopień napięciowy. Można ewentualnie spróbować przerobić to na ten układ i zobaczyć, czy pójdzie. Czyli z tej lampy zrobić odwracacz fazy, a z tej lampy zrobić stopień drivera. Teraz jestem podłączony z jedną sondą, tą niebieską, między ten punkt a masę. Widzicie, tu a masę. A z sondą czerwoną jestem podłączony między masę a ten punkt, czyli siatkę sterującą. I obserwujemy. Większy przebieg to jest na wyjściu. Wyższy, co nie znaczy, że wyższej wartości. I teraz tak, jedziemy sobie aż do obcięcia przez lampę mocy. O, lampa mocy zaczyna zniekształcać nam, czyli nie jest położona równo na swoim odcinku. Czyli nam zniekształca wcześniej górę, czyli jest za wysoko, a sygnał wejściowy na siatce sterującej
dopiero teraz zaczął być zniekształcany. Czyli stopień sterujący, jakby nie było, oddaje nam zadaną moc. Tak się wydaje. Przełączmy się teraz z tą sondą na punkt wejściowy na siatkę tej lampy. I to jest tutaj ten żółty przewodzik. Trochę muszę tu rozgarnąć tą sondą, żebym zwarcia jakiegoś nie zrobił. Zaobserwujmy sobie wtórnik katodowy, wyjście. Lampa mocy już zniekształca. No, tak powiedzmy. Z tego małego ząbka to spokojnie kilka voltów nam ten... O, dopiero zaczęła zniekształcać. Także wtórnik katodowy daje nam dobry sygnał. Przywróciłem oryginalne zasilanie, czyli powinniśmy spodziewać się podniesienia napięcia do około 300 V na anodach tych lamp. Wtedy powinniśmy mieć większe napięcie tutaj na katodach. Zaraz to sobie sprawdzę, ale nie spodziewam się, że wzmacniacz zacznie mi działać poprawnie. Uruchomiłem urządzenie, wygrzewa mi się. Sygnał wyjściowy się pojawia, cześć, prawda, trochę niesymetryczny, bo mamy źle rozłożone napięcie, ale dobrze. Jak widzicie, to samo napięcie wyjściowe, a nawet mniejsze przy większym napięciu zasilania powoduje obcinanie końcówek. Czyli ten wzmacnia to... O, tak powinno być to. Wpiąłem się... Widzicie tam coś? Wpiąłem się na jedną z katod. 11,11 V. Teraz przepinam sobie masę na te drugie zasilanie. To jest tutaj. I na drugiej katodzie 10,9 V. Idealnie równe napięcie prawie na katodach, ale to i tak daleko do 13 V. I mamy w tej chwili jakieś 3,78 W. To też nie jest dużo. Zmieniłem rezystor tutaj na większą wartość, 82 kg, czyli każda katoda ma teraz 47 kg. No trochę mniej, 40 tam kilo powiedzmy, i zobaczcie. Moc jest identyczna, czyli to nie jest wina sterownika. Pozostaje mi wykorzystać te blachy i nawinąć transformator. No nie chcę tego tutaj ruszać. Myślę, że zrobię to w ciągu kilku dni. Jeden transformator na próbę. Muszę karka zrobić z przeszpanu i zobaczyć, czy rzeczywiście jest to wina nawinięcia, sposobu nawinięcia transformatora. Czy też może faktycznie jakiś tutaj błąd jest w tym układzie i trzeba go przebudować. Transformator posiada jeszcze dodatkowe uzwojenia, czyli w tej chwili zwiększyłem o 200 zwojów uzwojenie z jednej i z drugiej strony. Przepiąłem się na odpowiednie elementy i zobaczymy, co się stanie. Jak widzicie, ta niezniekształcona moc lekko wzrosła. To jakieś 5,5 V na wyjściu. O, tak można by powiedzieć, że w tej chwili jesteśmy. Napięcie na uzwojenie z jednej i z drugiej strony to jest 47,8 V. Różnica tych napięć to jest 80-90 prawie V. Czyli amplituda wchodząca między tym punktem a tym punktem to jest 90 V. To jest stanowczo za mało, żeby ruszyć ten wzmacniacz. Tam powinno być 200 V tej amplitudy tutaj między tym punktem a tym punktem. Tak sobie kręcę gałką i przy tym uzwojeniu przy 5,5 pojawiły się intermodulacyjne. No, jeszcze 4 mamy. Jeszcze to są. O, jest teraz lepiej. Jakaś częstotliwość modulująca jest ten przebieg. Podłączyłem lampy
L84. Nie dziwcie się, że tak, ale zadbają o bezpieczeństwo. I mamy troszkę mniej, bo 3,8 V. No, sygnał taki, jaki widzicie. To jest sygnał różnicowy na transformatorze głośnikowym. Czyli sygnał między tym punktem, a tym punktem. Żeby zrobić transformator, znaczy ładnie karkas od nowa, trzeba przygotować z preszpanu coś takiego. Ja jeszcze ten preszpan nasączę oczywiście żywicą epoksydową. Będę mieć taki laminat. Można to też zrobić, a nie, dobrze było. Można to też zrobić w taki sposób. Dwie kształtki O, kilka kształtek w tym stylu. Tak można zrobić uchwyty do mocowania przewodów. Inwencja twórcza. To jest karkas zrobiony z czegoś takiego, to jest preszpan. Nasączony jest żywicą epoksydową, tutaj mamy żywicę. No mam nadzieję, że stwardnieje to w ciągu 2 dni. Dosyć dobrze, żeby można było nawinąć drut tutaj na tym karkasie. A to jest tylko po to, żeby usztywnić mi nieco tę konstrukcję i żeby była pod kątem prostym. Przerobiłem zgodnie z duchem wynalazku. Co prawda nie jest tak elegancko jak było. Trochę przewodów musiałem dodać. Czyli tak, ten rezystor tutaj miałem wpięty od razu na to, więc musiałem go odlutować i dać go tutaj na wspólny punkt zasilania. Tutaj mam jeden kondensator środkowy, znaczy odsprzęgający. Tutaj mam drugi kondensator odsprzęgający, czyli ten. Ten idzie z podziału tych rezystorów na 7 pin, czyli na siatkę drugiej lampy. Ten kondensator tym przewodem tutaj idzie na 2 pin, czyli na ten element. Tutaj mam 200 kilo, ten 15, a tu mam 220 kilo, ten. I mam nadzieję, że nie będzie żadnego zwarcia. Niestety mamy dalej małą moc, ale zauważyłem, no, że jak ściszę do minimum, to nam się wzmacniacz zbudza. Wstawiłem z powrotem L34. No też podobny sygnał mamy. I też widzicie zakłócenia od zasilacza. Musimy zmienić autotransformator, żeby przekonać się, czy układ z młodego technika ma wadę konstrukcyjną. W związku z tym, no, należy wykonać autotransformator. Będę go nawijał bifilarnie. Żeby przekonać się, ile potrzebuję odmierzyć drutu, no sobie zrobię jedno wstępne uzwojenie. Uzwojenie mam zrobione. Teraz tylko wystarczy je odmierzyć. A miałem tu gdzieś kiedyś miarę. Mam linijkę. I tak. 13,5 cm mam na jeden zwój. Załóżmy 14 cm poświęcam na jeden zwój. W związku z czym liczba zwojów, odwinę sobie jeden fragment drutu, przełamię sobie to na pół, żeby mi się lepiej potem tam pracowało z tym. Oczywiście muszę wysunąć z karkasu, czyli nawiercić tu jakiś otwór początkowy i dwa uzwojenia obok siebie będę prowadził i potem tnę tutaj, w tym miejscu. Jedno uzwojenie będę mieć w jednym kierunku, drugie w drugim kierunku, tak jak powinno być to w układach przeciwsobnych. Jedna ważna rzecz, laminaty wchodzą w taki sposób do karkasu, w związku z czym otwory możemy wiercić na drut tylko w tej części lub po przeciwnej. Nawiniemy sobie transformator według wzmacniacza Witorda z tego względu, że mam 8 cm kwadratowych, a wiecie, im mniej żelaza, tym więcej uzwojeń. Rosyjski cyklotron ma 6,25 cm i na pierwotnym ma więcej uzwojeń niż Witorda i niż ten z młodego technika, gdzie mieliśmy 10 cm czy tam 9, tu mamy 8, tu mamy 6. Zobaczcie, jak to się stosunkowo rośnie. To jest nasz 6 pieczyt NARZP.
mamy jeszcze inny układ. Zobaczcie, wymarałem jakiś Wojma A220, Wojma Radio. Jak widzicie, z jednej strony uzwojenia od masy mamy na system rozgłoszeniowy PA, public address, a z drugiej strony mamy na wzmacniacz domowy. Nawinąłem już grubym drutem te, tam było niewiele, to było 60 plus 20 zwojów. Mam 250 nawinięte tym cienkim. I teraz tak, jadę bifilarnie, nie? Czyli musiałem sobie odmierzyć 95 metrów drutu. No tutaj to było troszeczkę, trzeba namotać tam, mam motek. I teraz tak, każdą warstwę też rozdzielam papierem. Nie ma niby takiej potrzeby, bo to nie jest krytyczny transformator. Tutaj sobie taśmą zaczepiłem, żeby mi się te 250 zwojów tutaj nie rozlekło. Pomalowałem to lakierem, żeby było lekko zwarte, a nie brzęczało. To jest połowa, 250 zwojów, to jest 470 zwojów do nawinięcia. No, to, że nie jest to krytyczny transformator, nie znaczy, że mają być namotane byle jak te zwoje. Równo zwój przy zwoju trzeba robić. Tyle, że jak wam się zdarzy szczelinka, tak jak tutaj na przykład jest szczelinka, to nie należy się tam już przejmować, bo tutaj nie ma takiego znaczenia indukcyjność rozproszona, ponieważ nie mamy uzwojenia wtórnego. Ale tak jak powiedziałem, nie znaczy to, że byle jak mamy namotać. Jeszcze widać, że mi się tutaj trochę zmieści tych uzwojeń, więc resztę skończę jutro. No tak to wczoraj zostawiłem. Teraz muszę lekko dociąć to i założyć kolejną warstwę. Po zrobieniu całości uzwojeń, teraz muszę zrobić płytki mocujące te druty. Wyprowadzenia są już właściwie opisane. Tak mi to tu wyszło z tej strony, tak to wyszło. Teraz blachy. Muszę podzielić je na pół z tego tam transformatora, co miałem, i zacząć je składać. Blachy układamy naprzemiennie i trzeba pamiętać, żeby ich nie odwracać na drugą stronę, bo lakier jest na jednej stronie. Tak samo z tymi blaszkami. I wszystko trzeba robić jednostronnie. Lakier izolacyjny jest na jednej stronie. Transformator złożony. Teraz trzeba zastosować takie kształtki. Kolejny etap z głowy. Wiecie, te blaszki niestety nie ścisną się tak dobrze. Dobrze tutaj by było nasączyć to lakierem, ale to jest tylko testowy. Później zorganizuję trochę inną blachę stalową, która mi się nie będzie tak gieła. Testowy, bo chcę jak najszybciej odpalić tamto. Więc już tak nie staram się zrobić tego idealnie. To jest pierwsza z cewek tych 570 zwojów. Mamy 22,9 ohma i 6200 mH. To oczywiście tam może się trochę zmienić w zależności od tego, jak dobrze pomiar jest zrobiony tym mierniczkiem. Ale wiecie, że ten mierniczek czasami lubi pokazywać na indukcyjności bzdury. 22,9, tak? Zobaczymy teraz, o ile trafiłem. 22,9 i 6169 mH. No i jeżeli by kogoś interesowało, no tak, było nawinięte bifilarnie, ale żeby działało nam, no to te uzwojenia przecież trzeba odwrócić, więc mamy coś takiego, że te wyprowadzenia, które tam miałem, w taki sposób można to było połączyć. No, tu widzicie, no dobra, transformator niech zostanie moją tajemnicą. Pomiędzy szóstkę a dwójkę zrobiłem coś takiego, że odłączyłem i zrobiłem z tego wtórne 120 zwojów. Czyli mam między szóstką a piątką, o dwójką, między szóstką a dwójką mam włączone wtórne. 14 mam połączone z 3 i jest to wspólny punkt. Z tej strony mam 8, no i tak dalej. I zobaczcie, no ja wiem, że te zakłócenia tutaj są, ale to się potem wyeliminuje. 11,80 też miernik pokazuje. 11, no powiedzmy 67, 11,5 V. Mamy 16 W. A dlaczego 16 W? Mamy za niskie napięcie zasilające, więc poza tym nie mamy policzonej przekładni. Jeszcze odpowiedź na pytanie, dlaczego jak zrobiłem to miejsce podłączywszy
głośnik. A z tego punktu zrobiłem CT, czyli tu miałem rozwarte. To CT to jest skrót od Central Tap, środkowy odczyt. To dlaczego mieliśmy tam chyba 16 W? Odpowiedź jest prosta. Kto uważał podczas omawiania cyklotrona, to na pewno zwrócił uwagę, że impedancja na uzwojeniu pierwotnym transformatora, zwykłego transformatora, nie autotransformatora, jest 1/4 impedancji normalnego transformatora głośnikowego dla klasy A przeciwsobnego. Czyli 2300 do 3200, może tam z kawałkiem, w zależności od rdzenia, możemy nawinąć. A wtórnym 116-120 zwojów, żeby tam się przekładnia zgadzała. I teraz 1/4 to jest 575 do 750, a myśmy mieli dwa razy więcej. Czyli powinienem podłączyć 4 ohmy zamiast 8 ohmów, miałbym wtedy trochę więcej mocy. W tej chwili zwiększyłem pierwotne o 140 zwojów. I spodziewam się niższej mocy, bo mamy inną przekładnię, prawda? 10 V mamy na wyjściu. Może ja bym 4 ohmy podłączył, byłoby inaczej. 10 V mamy na wyjściu i tak jak mówiłem, zmniejszyła się nam moc wyjściowa, bo mamy inną przekładnię. Więcej zwojów na pierwotnym, do mniej na wtórnym. No do 12,5 W nam się zmniejszyła moc. Wróciłem do układu, który był wcześniej. No trzeba tą moc pomnożyć razy 2, którą tu widzicie. Mamy 10 V na wyjściu. Czyli mamy tę samą moc, 13 W. Spokojnie możemy uznać, że mamy jakieś 10 V na wyjściu, troszeczkę więcej. 5,40 razy 2, bo jak widzicie, jestem na odczepie środkowym z masą, więc tylko połowę na jednym rezystorze mierzę. Mamy 5,40 i zaraz policzymy sobie dla 10,80, ile to jest. No. Trzeba jeszcze zadbać o wytłumienie tych drgań. I będzie dobrze. 10,8 razy 10,8 przez 8 ohmów obciążenia. 14,58 W. W tej chwili mamy jeszcze przerobiony odczuć rezystor, ten za słaby rezystor. Patrzymy teraz na niego w centrum kadru. Musiałby być mocniejszy, bo czuć te rezystory. Nagrzały mi się do 70 stopni. Sprawdzałem pirometrem. Czyli tu musiałbym dopracować te elementy, może tu wzmocnienie zmienić na tym rezystorze. Może tutaj popracować, jeszcze nie podłączyłem przecież układu sprzężenia zwrotnego. Że układ jest do dopracowania, ale mogliście zobaczyć, że cyklotron działa. Teraz trzeba zająć się szlifowaniem diamentów. A teraz póki mam czas i chęci, to ten układ tutaj przerobię. Wywalę pierwszą lampę TC83, wstawię EF86, a to co tu pokombinowałem z tym wzmacniaczem symetrycznym, przerobię z powrotem na odwracacz fazy Schmidta i zobaczymy, czy EF86 nam będzie działało. Dobra, zrobiłem układ Witorda. Nie powiem, że bez przygody było, ale udało się go złożyć. W tej chwili jadę bez sprzężenia zwrotnego, więc mam dziwny przebieg. Ale jak widzicie, coś tam działa. EF86, ECC83 i dwie EL34. I teraz przełączmy się na normalne napięcie. Mam układ Witorda teraz podłączony do sieci. Normalnie, nie bez żarówki, bo wcześniej było tylko, żeby sprawdzić. O. Dopóki nie zniekształca, mamy jakieś 8 V. Potem trochę już zaczyna zniekształcać, bo nie mamy sprzężenia zwrotnego, więc nam to nie wyrównuje. Trzeba by jeszcze dobrać dokładnie wracacz fazy, żeby taki ładny tutaj układ mieć. No ale jak widzicie, układ z Witorda też działa. Ominąłem potencjometr, mam 3 kHz. I mam w tej chwili 10 kHz. No i trochę ten sygnał spadł, nie? Ale 9, 10.
20. No, 37. Widzicie, tutaj jest częstotliwość. No, nie przenosi to równo. Za tym widać, że jakieś tam oscylacje mamy. Prawdopodobnie, jakbym podłączył sprzężenie zwrotne, to by było lepiej. Podłączyłem sprzężenie zwrotne. No, 10 kilo taki tam rezystor sobie tutaj wstawiłem na uzwojenie. I mamy ten przebieg bardziej równy. A jak z częstotliwością? No, teraz kwadrat. Wyszedł mi frekwencji, miałem nacisnąć. 20 kilo. Widzicie, pasmo przenoszenia jest trochę szersze, ale mamy jakąś oscylację. Nie wiem, co to jest za oscylacja. Tutaj do góry. Może z powodu tego zasilacza, jak mówiłem, on jest trochę niezrównoważony. Z jednej strony mamy inne napięcie niż z drugiej. Więc to może być 50 lub 100 Hz. Te impulsy tutaj. No tak normalnie, jak widzimy, 30 kHz, 10. Ta sinusoida jest trochę zniekształcona, no ale to wynika już z pracy tego układu. Pewnie gdybym to dopracował, bo ja to tylko tak na gorąco robię, gdybym to dopracował, byłoby to lepiej. Lepiej by to pracowało. Nie byłoby takich zniekształceń tego przebiegu. Ale no zobaczmy z drugiej strony, ile będzie. 100 Hz. Przejdźmy jeszcze niżej. To nieźle. 30 Hz. O, już zasilacz nie wydaje. No i zaczęły się jakieś dziwne cuda dziać przy 10 Hz. Czyli uznajemy, że układ Witorda działa. Pomierzyłem napięcia, tutaj mam 60 V na anodzie, nie 70. No mówię, to wynika z tego, że tu mamy mniej. A tak, przyniosłem jeszcze swoje RFT. Akurat, o, od dołu są oznaczone. Dobra, mamy prawie 10 V na wyjściu. O, powiedzmy, że ten kształt, o, tak mniej więcej powinien być dobrze. Ale do obcinania wierzchołka, o, mamy około 10 V na moich starych lampach RFT, które kiedyś tutaj Wam pokazywałem w filmie o lampach L34. No, widać zresztą na voltomierzu. W przypadku symetrycznego układu ten voltomierz się bardzo przydaje. To wskazanie tutaj w pewnym zakresie częstotliwości jest rzeczywiście RMS. I pokazuje bardzo dobrze. Przywróciłem oryginalny układ. Zmierzymy sobie jeszcze moc wyjściową. Pamiętajmy, że mamy mniejsze napięcie. Mamy w tej chwili jakieś 11 V. Ten zakres, nie? 30. 30 jest dolny. Możemy sobie sprawdzić jeszcze raz na dziesiątce. Jak widzicie, troszeczkę więcej. Mówiłem 11 V, niecałe 12 V. Oczywiście widzicie, tu jest prąd stały, nie? Tu jest prąd stały i górna skala. Obserwujemy sobie. Ewentualnie możemy pomnożyć wskazanie oscyloskopu razy 2. Jak mówiłem, jesteśmy na połowie odczepu. Sprawdźmy sobie jeszcze jakieś pasmo przenoszenia, ustawmy tam, nie wiem, powiedzmy 4 V o poziomu wyjściowego i jedziemy. No jak widzicie, ten sygnał jest trochę modulowany napięciem sieciowym. Jak mówiłem, no nie mamy niestety dobrych zasilaczy tutaj. No 10 kHz i trochę potem tnie. Ale tak poza tym jest ok. No i zobaczmy sobie jeszcze trochę poniżej 100 Hz, jak będziemy wyglądać. No, słychać, że już cierpi zasilacz. A mamy 50 Hz. Mamy w tej chwili 20 Hz. No, lekki spadek jest.
Układ wymaga dopracowania z wartościami elementów. Ja jeszcze tutaj właścicielowi pomierzę napięcie. Ponotuję mu te napięcia na czystej kartce. I to będzie zakończony serwis. Zapomniałem o takim drobnym szczególe jak sprężenie zwrotne. Trzeba jeszcze to sprawdzić. I pójdźmy trochę wyżej. No, to jest niestety wpływ zasilacza. To 10 kHz. No, 20 kHz, 21 w sumie. No, widzimy, zbudzenia są. To jest do dopracowania. Jakiś rezonans tu jeszcze mamy. Rezonans można zrobić za pomocą kondensatora, wytłumić go odpowiednio. Ale wpierw trzeba by dograć ten zasilacz. Tutaj. A tak przy okazji, to co teraz widzicie, to są poważne zniekształcenia intermodulacyjne. Po prostu zasilacz nam moduluje przebieg, w związku z czym no, ten przebieg sobie skacze. Jest modulowany przez inny przebieg. I tak jak widzimy, interferencja się pojawia przy 13 kHz, bardzo mocna. Ta modulacja, no niestety winie tutaj zasilacz. Nie mam jak sprawdzić, bo nie mam takiego transformatora na dwa napięcia obecnie, żebym mógł sobie to w jakiś tam sposób sprawdzić i dostroić. W każdym razie właściciel musi poprawić zasilacz. Podłączyłem głośnik, słychać przydźwięk sieciowy i on jest od żarzenia. Mówiłem, że w cyklotronach żarzenie dla każdej z lamp końcowych musi być osobne. Tutaj mamy wszystkie żarzenia prowadzone razem, ale zobaczmy. Działa. Także nie ma problemu. Gdyby się zdarzył ktoś, kto nie wierzy, że urządzenie gra, potencjometr jest do wymiany. Z jego powodu mamy jakieś zniekształcenia. Gra. Jak długo będzie grało? Bardzo ładnie gra. Za wyjątkiem tego przydźwięku, nie? Dwie pierwsze lampy oraz każda z lamp stopnia końcowego powinny być żarzone z osobnego uzwojenia. A chodzi o to, że te zasilacze pływają względem siebie i jeżeli dojdzie do zbyt dużego napięcia między zasilaczami na wspólnym żarzeniu, może zrobić się przebicie. Nie? Między katodą a żarnikiem może zrobić się przebicie. Te lampy EL84 nie mają zbyt wysokiego napięcia między katodą a żarnikiem. Dlatego też dobrze by było, żeby to uzwojenie żarzenia i to uzwojenie żarzenia pływało sobie z tym zasilaczem. Symetryzujemy tylko dla stopnia wejściowego. Z takich właśnie zaleceń, co jeszcze? To, że transformator głośnikowy nie jest krytyczny, jak to tam się mówi, nie znaczy, że może być nawinięty byle jak. Tutaj w tym transformatorze jeszcze mam trochę braków. Muszę zamówić taką ramkę, żeby można było to skręcić z blachy 1,5 mm do 2. Laserowo wycięta będzie elegancka. Nawinę sobie też drugi ten transformator i w wolnej chwili odpalę tego rosyjskiego cyklotrona. Też nawinąłem po to tutaj takie właśnie uzwojenie. Transformator na razie idzie w odstawkę z notatką, że jest to do cyklotrona. W tym wzmacniaczu trzeba poprawić zasilacz. Początkowo, gdy sprawdzałem wzmacniacz, oczywiście przez żarówkę był podłączony. Teraz, kiedy już podłączyłem go bezpośrednio do sieci, mam inne napięcia, 300 V. No nie spada już nam tak mocno, ale tak czy siak powinny być te napięcia symetryczne. Jak widzicie, tu jest 308, tu jest 300. Stąd to mamy 30 mV. Tu mamy od 10 do 50 mV sobie płynie na tej masie. Pulsuje. Stąd też transformator powoduje, ten sieciowy powoduje pewnego rodzaju zakłócenia. Dalej.
Żarzenie tutaj trzeba poprowadzić odpowiednio na tym pierwszym stopniu. Tu zalecam dać 470 kg zamiast 1 mega. I rezystor, ten potencjometr wyjściowy, też 470 kg. Nie będzie to dużym odstępstwem, ale nie będziecie mieli filtra, który będzie Wam ciął wysokie częstotliwości. C5 tutaj można zastosować taki, jak podaję, albo policzyć ze stałej czasowej, żeby nam tu ładnie nie cięło. Jak zmniejszymy ten rezystor do 470 kg, zmniejszymy stałą czasową i układ będzie bardziej reagował na basy. Co zresztą było widać, basy były dosyć. To chyba tyle podsumowaniem. Przetestowaliśmy 3 układy. Każdy z nich działał lepiej lub gorzej. Właścicielowi pozostawiam resztę do dopracowania, do zrobienia odpowiednią obudowę. Te tagboardy, jeszcze go odwrócimy, pokażę Wam. Tagboardy tego typu służą do montażu elementów. Tu wystarczy włożyć odpowiedni tagboard i w ten czas możemy te elementy sobie ładnie poustawiać. Nie będą one tak porozrzucane tutaj. Właściciela informuję, że odpiąłem ujemne sprzężenie zwrotne, żeby sobie tam podłączył do właściwego bieguna. Czy amatorski wzmacniacz typu cyklotron może działać? No widzieliście w tym filmie. Trzymajcie się.